Cześć i czołem! Kanał MGSM, Adam Łukowski, a to budżetowy MyPhone City XL. Zapraszam na wideo recenzję. Nie wszyscy z Was pewnie to pamiętają, ale jakieś pół roku temu, mniej więcej latem 2017, MyPhone wprowadził na rynek model City. To był taki tani, średniak, trochę mocniejszy budżetowiec, taki telefon z pogranicza klas z czytnikiem linii papilarnych, w miarę znośną specyfikacją, no i metalową budową. City XL, no to jak się nie trudno domyśleć, model oczko większy. Większy nie znaczy dużo mocniejszy. Urósł ekran o dobre pół cala, no będzie wygodniej, chociaż rozdzielczość pozostała niezmieniona, niestety. A może stety, bo to klasa budżetowa, tylko HD. Mamy nadal metalową obudowę, ale w odróżnieniu od modelu City, skaner linii papilarnych jest z przodu, nie z tyłu. Poprzednio był z tyłu. No i tutaj jest duża nowość. Podwójny aparat. No i nim Wam teraz powiem, jak ten telefon wypada w codziennym użytkowaniu, czy warto go kupić, czy nie, to może najpierw go obejrzyjmy, zajrzyjmy do pudełka, no i zerknijmy na specyfikację. W przypadku MyPhone'a City XL przegląd zawartości opakowania nie zajmie nam zbyt wiele czasu. Poza telefonem, któremu przyjrzymy się za chwilę, w pudełku znajdziemy tylko instrukcję. Dość obszerną, tylko że znowu wydrukowaną malutką czcionką, kartę gwarancyjną. Mamy też igiełkę do otwierania gniazda na karty. No i to, co jest najpotrzebniejsze, czyli zasilacz 1-amperowy, niewielki i przewód micro USB. To wszystko. Nie wspomniałem Wam jeszcze, że producent dorzuca do zestawu dwa kupony zniżkowe. Pierwszy to jest po prostu voucher na pobranie audiobooka, natomiast drugi na zakup pakietu Office 365 Personal w atrakcyjnej, wydaje mi się, cenie. Można, ale nie trzeba. Czas spojrzeć na powierzchowność telefonu. Jak na urządzenie kosztujące niecałe 500 zł, MyPhone City XL jest sprzętem dość estetycznie wykonanym. Z przodu, choć ekran jest klasyczny i w sumie jego ramki nie należą do najwyższych, urządzenie prezentuje się całkiem nieźle, głównie za sprawą ładnie zaakcentowanego czytnika linii papilarnych, obok którego umieszczono dwa sensory do obsługi systemu. Nad ekranem mamy błyszczące logo, no i przednią kamerkę, głośnik oraz diodę doświetlającą tejże kamery. No i gdzieś tutaj obok ulokowano też sensory światła czy też zbliżenia. Na dole telefonu mamy port micro USB i dwa rzędy otworków, ale one są tylko w celu zachowania symetrii, bo głośnik jest jeden. Obok otworku widzimy również śruby łączące urządzenie w całość. U góry złącze mini jack. Tył w sporej części pokryto metalem. Tutaj mamy część metalową, plastikowe wstawki są jedynie u dołu, no i u góry. Obok tych wstawek biegnie ładny, świecący pasek, który dodaje smartfonowi elegancji i muszę przyznać, że telefon prezentuje się całkiem ładnie, a już na pewno wygląda na nieco droższy niż faktycznie jest. No i tu na górze mamy jeszcze podwójny obiektyw tylnego aparatu, a obok tego diodę. Ramka odrobinę wystaje, ale dosłownie minimalnie, ledwo wyczuć to można palcem. No pytanie, czy to szkiełko, które zakrywa obiektywy, będzie trwałe. Na prawym boku mamy gniazdo na karty, tam za chwilkę zajrzymy. No reszta tylnego boku jest gładka, co jest trochę nietypowe, bo ja przyzwyczajony jestem do tego, że tu mamy przyciski do sterowania telefonem, natomiast gniazdo na karty jest po przeciwnej stronie. Tu jest dokładnie odwrotnie, przyciski znajdują się z lewej strony, ale łatwo je wyczuć, mają bardzo dobrze wyczuwalny skok i nie mają luzów. To ważne. I w ogóle obudowa jest bardzo porządnie złożona, nie trzeszczy, nie ma tendencji do wyginania się, nie jest wiotka. Także jeżeli chodzi o jakość montażu, żadnych zastrzeżeń mieć tu raczej nie mogę.
Jedyne, co już zauważyłem i co nie do końca mi się podoba, to to, że szybka ekranu dość łatwo i dość szybko zbiera ślady palców. No i niestety trzeba będzie ją dość często przecierać. Zajrzyjmy jeszcze do ulokowanego na prawym boku gniazda na karty. Porządna metalowa szufladka, ale niestety, jak widzimy, slot hybrydowy. Albo dwa SIMy, albo jeden SIM i karta pamięci microSD. Na szczęście wszystko jest czytelnie oznaczone, nie będziemy mieli problemu z instalacją kart. Jak widzimy, jedna SIM mikro, druga nano. To może jeszcze kilka słów na temat specyfikacji. MyPhone City XL ma 5,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD, czyli 720x1280 pikseli, co daje współczynnik zagęszczenia 267 ppi. Smartfon jest wyposażony oczywiście w moduł GPS, ma także dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth wersji czwartej i naturalnie obsługuje sieci 2G, 3G, no i LTE w pasmach 800, 1800, 200 i 2600. Zasilanie zapewnia tu akumulator o pojemności 3000 mAh, oczywiście niewymienny, zamknięty na stałe w obudowie. Sercem telefonu jest 4-rdzeniowy procesor MediaTek MT6737 z taktowaniem 1,3 GHz, wspomagany grafiką Mali T720 MP2 z zegarem 650 MB, no i 2 GB pamięci operacyjnej. Pamięci na dane mamy natomiast 16 GB, z czego do naszej dyspozycji pozostaje niecałe 11. Telefon dysponuje również gniazdem na kartę microSD o pojemności do 64 GB, ale niestety w slocie hybrydowym, czyli możemy rozbudowywać pamięć na zmianę z korzystaniem z dwóch kart SIM. Dla porządku wspomnę, że Dual SIM działa oczywiście w trybie Dual Standby i możemy tutaj korzystać z karty microSIM i nanoSIM. MyPhone City XL jest wyposażony w podwójny aparat fotograficzny z tyłu. Ma on matrycę o rozdzielczościach 2 i 8 megapikseli. Ta większa oczywiście jest również wyposażona w układ autofokus. Aparat wspiera pojedyncza dioda LED i dodatkowo tutaj mamy jeszcze możliwość zapisu filmów w rozdzielczości maksymalnie HD i w prędkości maksymalnie 30 klatek na sekundę. Przedni aparat jest już natomiast jedynie 5-megapikselowy, a jeżeli chodzi o wideofilmowanie, to co najwyżej nagrywa VGA. Wyposażenie MyPhone'a City XL uzupełniają czytnik linii papilarnych na przedniej ściance, a także znajdujący się w oprogramowaniu radioodbiornik FM. Obudowa ma wymiary 157x77,4 na 8,25 mm, a cały telefon waży 172 gramy. A oto cóż wita nas w interfejsie. W zasadzie czysty, surowy Android 7.0. Bez żadnych niespodzianek. MyPhone na szczęście ma już za sobą okres błędów i wypaczeń, kiedy to pakował masę zbędnych aplikacji do telefonów. Teraz daje tylko to, co przewidziano w standardzie. Zerknijmy. Jak widzicie, jedynym ponadstandardowym dodatkiem jest tutaj apka od MyPhone'a, która w zasadzie służy kompletnie do niczego. Jest też programik do szybszej aktualizacji, wygodniejszej. Wystarczy kliknąć w ikonę i już dowiemy się, czy mamy update, czy też nie. No i jak zauważyliście, jest też pakiet aplikacji Microsoftu. Menu skrótów, jak i powiadomień wyglądają standardowo. Zerknijmy jeszcze, co kryje się w ustawieniach. Czy mamy tutaj coś ponad standard, ponad to, co zwykle znajdujemy w systemie? No, mamy obsługę za pomocą gestów. Możemy wyciszyć dzwonek, obracając telefon. Możemy, unosząc telefon, odebrać połączenie. Możemy odblokować gestem. Ciekawe, jak to działa. No i mamy jeszcze możliwość uruchamiania różnych aplikacji sekwencjami kreślonymi na zablokowanym ekranie, no i wybudzanie wyświetlacza podwójnym stuknięciem.
Czy to jest wszystko? Wygląda na to, że w zasadzie tak, no oczywiście jest też interfejs związany ze skanerem linii papilarnych. Zerknijmy może jeszcze, czy tutaj dodano coś do wyświetlacza. No dodano, jest tu aplikacja MiraVision, dzięki której możemy dostosować parametry wyświetlanego obrazu do naszych potrzeb i upodobań. Interfejs fotograficzny jest bardzo prosty. Mamy tutaj zaledwie kilka trybów, pomiędzy którymi przełączamy się poprzez przesuwanie palcem po ekranie. Jest na przykład upiększanie twarzy. Mamy tutaj różne opcje, które niestety, jak widzicie, nie zostały przetłumaczone na język polski. Oprócz tego mamy też sekcję ustawień. Tutaj również nie wszystko udało się producentowi przetłumaczyć na nasz język, ale ten brak raczej nie powinien nam przeszkadzać w codziennym użytkowaniu telefonu. Pokazałem Wam już, jak ten telefon wygląda. Opowiedziałem Wam parę słów o specyfikacji. No, ale jeszcze nie powiedziałem Wam o w sumie chyba najważniejszej w tej kategorii rzeczy. O cenie. Ten telefon kosztuje 499 zł. No, niecałe 500, ale ta czwórka z przodu lepiej prezentuje się na półce. No i teraz pytanie, czy warto wydać taką kasę na ten model? Kwota nie jest zbyt duża, ale to już jest taka cena, przy której powiedzmy, że zaczynamy wymagać czegoś odrobinę więcej niż tego absolutnego minimum, jakie dają nam te najtańsze smartfoniki tam za 200, 300, 350 zł. No to już jest wyższa cena, ale i jakość też lepsza. Zacznę może od obudowy. Obudowę, no cóż, moi drodzy, no muszę ocenić pozytywnie, bo jest to naprawdę porządna rzecz. No, może tam kwestia stylizacji, no to jest sprawą drugorzędną, bo tutaj no, to jest rzecz gustu. Mnie ten wystrój obudowy się podoba. Telefon jest po prostu ładny. Naturalnie, no, te szerokie ramki ekranu, no to nie jest to, co obecne, modne mi się lubią najbardziej. No ale umówmy się, nie wygląda ten telefon źle. On nie jest brzydki, jest dość estetyczny, a przede wszystkim, moi drodzy, on jest dobrze zmontowany, bo tutaj nic mi nie odstaje, nic mi nie ociera o palce, nic mi tu nie przeszkadza. Urządzenie nie trzeszczy w ręku, nie ma ochoty się rozlecieć. Telefon jest dość sztywny, także myślę, że będzie dobrze znosił trudy codziennej eksploatacji. Niestety jest coś, do czego się przyczepię i co mnie w tym telefonie naprawdę mocno irytuje. Widzicie, o co chodzi? Chodzi o to, że szkiełko chroniące ekran potwornie szybko zbiera ślady palców. Ono się bardzo szybko, bardzo łatwo brudzi, natomiast nieco trudniej się je czyści. No i niestety, jak widzicie, trzeba to robić bardzo często, praktycznie po każdorazowym użyciu. Ten telefon momentalnie tak wygląda. Ja go przy Was dotknąłem kilka razy, on przed momentem był jeszcze czysty, prawda? Sami widzieliście. Dotykam, no ekran brudny i co najgorsze, kiedy ten ekran jest w takim stanie, jest taki brudny, to panel dotykowy zaczyna świrować. Czasem nie trafiamy w ten klawisz, który chcemy, telefon źle odczytuje nasz dotyk, różne cuda się zaczynają gdzieś na wyświetlaczu, wszystko przechodzi w momencie, kiedy weźmiemy ściereczkę i wytrzemy ten ekran. Jak ręką odjął. No i kurczę, najgorsze jest to, że odnosi się to też do czytnika linii papilarnych. On również głupieje, kiedy jest brudny, a szkoda, bo w zasadzie to nie mam do niego jakichś poważniejszych zastrzeżeń. Działa naprawdę pewnie. Spokojnie 8, 9 na 10 prób udanych, także skuteczność całkiem niezła. Mógłby być szybszy. Fakt. Działa trochę wolno, ale w tej klasie bym to wybaczył. Wybaczyłbym, szczególnie dlatego, że szybka wyświetlacza jest dość odporna na zarysowania. Odporna na stłuczenie. Telefon 2-3 razy mi upadł i nic. Także nie byłoby zastrzeżeń. Sam wyświetlacz też jest całkiem niezły. Wiecie, HD w budżetówce to nadal nie jest rzecz oczywista. Co prawda przy tej przekornej, no to można już powiedzmy zacząć mówić o postrzępieniu zaokrąglonych krawędzi, o mniejszej wyrazistości czcionek, ale bądźmy szczerzy, naprawdę rozdzielczość wystarcza. Wyświetlacz jest całkiem niezły. Dość dobre poziomy jasności. Minimalny jest bardzo dobry, ten główny wysoki mógłby być trochę mocniejszy, ale nie jest źle, telefon nie jest czytelny w słoneczne dni. No, na wyświetlacz bym w ogóle nie narzekał, gdyby nie to szkło. Ciężko też jakoś mocno narzekać
na interfejs, bo w zasadzie nie ma tutaj na co narzekać. Czysty, czysty, golusieńki Android 7.0, bez żadnych udziwnień, bez żadnych nakładek, cudów, janków. No tu nie ma niczego kompletnie ponad to, co sami sobie pobierzemy, ponad to, co daje Google, no i ponad pakiet Microsoftu, co już widzieliście. W ustawieniach jedynie przemycono dosłownie kilka geścików, takich prostych, chociażby wybudzanie ekranu podwójnym stuknięciem, czy wyciszanie dzwonka poprzez obrócenie telefonu. Takie drobne dodatki, które kompletnie nie przeszkadzają. Jedyną rzeczą, której można się pozbyć, a nawet moim zdaniem trzeba, to jest ta fabryczna apka iPhone'a. Ona kompletnie niczego nie daje, poza tym, że jest i ładnie wygląda. Precz z tym i telefon jest czysty, gotowy do pracy. Instalujemy w nim tylko to, co chcemy, a miejsca na dane mamy nieco ponad 10 GB, czyli sporą część 16-GB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozbudować kartą microSD, ale niestety w hybrydowym slocie. Nie znoszę tego rozwiązania. Chciałbym mieć i dual SIM, i możliwość rozbudowy pamięci. Tu znów muszę decydować, jest to kolejny model, w którym ten element podlega mojej krytyce. Po prostu nie. Czepiam się tego hybrydowego slotu, no ale może nie wszystkim z Was będzie to przeszkadzać. Natomiast sporej części będzie przeszkadzać to, że nie ma diody powiadomień. Nie ma i już. Nie ma też żadnego systemu wyświetlania tych energooszczędnych, powiedzmy, powiadomień czarno-białych na ekranie. No, musimy ekran wybudzić. Na szczęście, tak jak powiedziałem, podwójne tapnięcie działa, więc nie ma dramatu. Ale no kurczę, no, przeoszczędzić na diodce. Szczególnie, że z przodu jest LED. Jakby on sobie pomrugiwał może jakoś. No, nie ma, nie dali, trudno się mówi, ale zwracam na to Waszą uwagę. No, co tam, panie, z wydajnością? No nie jest źle. Dobra, od telefonu za 500 ja nie oczekuję Bóg wie czego. Nie oczekuję cudów. No, moi drodzy, to jest chyba normalne. Jeżeli nie wydajemy dużo na smartfon, to nie mamy wobec niego jakichś tam strasznie wygórowanych oczekiwań i nie próbujemy nawet chcieć, by był on flagowcem. Powiem Wam tak. Z takim pakietem aplikacji podstawowych, tam społecznościówki, jakaś nawigacja, coś tam, zupełnie dobrze chodzi. Zupełnie dobrze chodzi i tutaj no nie narzekałbym, chociaż oczywiście no nie mogę Was oszukiwać i powiedzieć, że się nie tnie. Czasem się telefon przytnie. Szczególnie kiedy zamykamy jakąś cięższą apkę, kiedy tam na przykład więcej grafiki przeglądaliśmy, no to zauważymy, że on się tak na chwilę zamyśli. No powiedzmy, że galeria też się nie wczytuje w jakoś tam strasznie ekspresowym tempie, ale generalnie no nie ma dramatu. I tak jak powiedziałem, też nie możemy oczekiwać, by tani telefon działał jak te znacznie droższe. I powiedziałbym tak, przy cenie 500 zł spokojnie on się broni i na tle konkurencji, i na tle tańszych, powiedzmy, może odpowiedników to złe słowo, ale tańszych modeli, które znajdziemy na rynku, bo one zazwyczaj mają tylko gigabajt RAMu, no ten już ma dwa razy więcej, więc już powinien zdecydowanie lepiej działać. No ale bądźmy szczerzy, to nie jest smartfon dla graczy i gracze raczej w ogóle nie powinni sięgać po telefony z tej półki cenowej. Po prostu. To jest telefon dla kogoś, kto ma tam 2, 3, 4, 5 ulubionych aplikacji, tylko z nich korzysta. Nie są te aplikacje jakoś szczególnie wymagające. Od po prostu takie podstawowe programy, nazwijmy to, bardziej użytkowe niż rozrywkowe. Bo i tak jest nastawienie tego telefonu. Bardziej użytkowe niż multimedialne, rozrywkowe, zabawowe. Akumulator również, powiedziałbym, jest po prostu średni dla tej klasy, nie przełamuje żadnych barier. Jest nieco większy niż w odpowiedniku, czyli w tym mniejszym iPhone City, no ale wyświetlacz jest też większy tutaj, więc potrzebuje on więcej prądu i tak naprawdę wychodzi na to samo. Spokojnie jeden dzień pracy ten telefon wytrzyma, szczególnie, że no, nie jest to urządzenie, które jakoś bardzo mocno zachęcałoby do konsumpcji multimediów i do zabawy nim. Raczej sięgamy po taki telefon wtedy, kiedy rzeczywiście go potrzebujemy. Spokojnie jeden dzień wytrzyma. Jeżeli się trochę postaramy, czyli na przykład, nie wiem, wyłączymy pozycjonowanie, może Bluetooth wyłączymy, gdy z niego nie korzystamy i tak dalej, no to dwa dni dociągnie. W dłoniach tych najbardziej oszczędnych użytkowników, no ten telefon wytrzyma 3 dni, ale to już jest maks, na więcej bym nie liczył. Czas ładowania, w miarę przeciętny, 2,5
trochę może ponad 2,5 godziny. Nie jest źle, ale zachwycać się też nie ma czym. Od po prostu średniak i tyle. No. Jeżeli chodzi o ładowanie, zwykłe micro USB, więc też odpada Wam kombinowanie z przejściówkami i tak dalej. Szukanie kabelka USB-C zwykłych, najzwyklejszy, taki jaki zazwyczaj każdy z nas ma pod ręką, wystarczy. Jeśli chodzi o zaplecze komunikacyjne, jest zupełnie dobrze, jak na telefon za 500 zł. Jest LTE. W paśmie B20 także. Jest Bluetooth, jest Wi-Fi i to dwuzakresowe. Kurczę, jak na tani telefon jest zupełnie dobrze, bo brakuje tylko NFC. O, jest mini jack. Jest głośnik. Co prawda jeden, chociaż tutaj wydaje się, jakby miały być dwa. Jest jeden, ale brzmi całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o przenoszenie głosu, bo muzyki, no nie słuchajcie na smartfonach muzyki. Jeżeli lubicie muzykę, nie róbcie tego. Ale pogadać przez niego można, jest całkiem nieźle. Ten głośnik tu w słuchawce również daje radę, mógłby mieć nieco większą moc. Ale to już jest takie trochę moje czepiarstwo, powiedziałbym, że wystarczy. My słyszymy, nas słychać, do tego służy tani telefon. Niczego więcej tutaj nie wymagam, jeżeli chodzi o stronę komunikacyjną, jest zupełnie dobrze. Dodam tylko jeszcze, że jeżeli chodzi o pisanie tekstu, to tutaj zwykła, zwyczajna klawiatura od Google, czyli Gboard. Nic wielkiego, ale też nic, co należałoby krytykować. Proste, sprawdzone rozwiązanie. Przechodzimy do trochę zapalnego punktu tej recenzji, do aparatu fotograficznego. Podwójny aparat w telefonie za 500. Bajer, co nie? No nie do końca taki bajer. O ile zdjęcia, zgodnie w zasadzie z oczekiwaniami, zdjęcia robione w dzień są całkiem przyzwoite. Przy tej cenie telefonu tu się naprawdę nie ma do czego przyczepić. Zdjęcia dzienne są jak najbardziej w porządku. Do zdjęć w ciemniejszych sceneriach, po zmroku, również bym się nie przyczepiał, bo to jest telefon za 500 i ja nie wymagam tutaj, żeby robił jakieś super rewelacyjne zdjęcia, kiedy jest ciemno. No widać ziarno, widać duży szum, ale nie spodziewałem się niczego innego, więc no też tego nie krytykuję. Ale, moi drodzy, mamy drugi obiektyw i tu się spodziewałem już czegoś. A co dostałem? A figę. Dostałem figę, bo tutaj jest niby dodatkowa 2-megowa matryca, która spokojnie powinna sobie poradzić z efektem rozmywania tła. A kompletnie sobie nie radzi. Tutaj niby jest jakiś kawałek oprogramowania, ale tak naprawdę działa to po prostu słabo. Normalnie wycinanie tła, rozmywanie tła polega na tym, że obiekt na pierwszym planie, czyli na przykład moja facjata, jest ostry, uwydatniony, a tło jest wybierane, wycinane i rozmywane. Tak? Powinno to w założeniu działać. W iPhone'ie CTXL działa to tak, że na zdjęcie jest po prostu nakładana maska. Taka winieta, centralny punkt kadru jest ostry, brzegi są nieostre. I teraz, jeżeli modela, fotografowany obiekt ustawimy prawidłowo, czyli w środku kadru, tak jak ja teraz na Was patrzę, to czasem nawet uda się coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli model Wam się przesunie na bok, w jedną, w drugą stronę, no to będzie nieostry. Tak jak to widzicie tutaj na przykładowych zdjęciach, tutaj mój model się przesuwał. No i proszę bardzo, jak to wyszło. No w ogóle nie wyszło i moim zdaniem spokojnie mogli sobie darować ten dodatkowy obiektyw, bo on kompletnie niczego nie wnosi. Ja bym na przykład zamiast tego obiektywu wolał dodatkową diodę LED. Albo dodatkową diodę LED z przodu, bo przedni aparat ma diodę LED. Robi w miarę przyzwoite zdjęcie jak na telefon za 500 zł z 5-megową matrycą do selfie. Powiedzmy, że zdjęcia są akceptowalne. Nie są rewelacyjne, ale są akceptowalne. Natomiast ta przednia diodka no, jest o tyle słaba, że świeci bardzo zimnym, takim niebieskawym, chłodnym światłem. I nasze portrety, nasze selfiaki wychodzą trochę nienaturalnie, bo bardziej wyglądamy jak u foki w tej ciemności, takie fioletowawe, niż mamy w miarę naturalny, chociaż może trochę ciemniejszy niż zazwyczaj odcień skóry. No, nie jest to jakaś rewelacja, ta dioda z przodu. Osobiście preferowałbym raczej doświetlenie za pomocą rozbłysku wyświetlacza. On raczej zapewni bardziej naturalne doświetlenie twarzy niż taka niebieskawa dioda. Ona by się bardziej sprawdziła jako latarka, najlepiej jakby robiła za diodę powiadomień. O, wtedy to by miało sens. Trochę popastwiłem się nad aparatami iPhone'a CTXL, ale coś pozytywnego też można powiedzieć. Jeżeli chodzi o filmowanie, jest zupełnie przyzwoicie. Zaznaczam, przyzwoicie jak na telefon za 500. Możemy nagrywać co prawda tylko w HD, ale za to w 30 klatkach i płynność jest całkiem zadowalająca. Jest dobrze, jest dobry dźwięk.
Jakość obrazu no, mógłby być wyraźniejszy, ale no nie, no jest poprawny, dość wyraźny obraz z dość dobrze oddanymi barwami. No nie ma na co narzekać, pamiętając oczywiście, że mówimy o smartfonie za 500. W City XL debiutuje też nowy, w przypadku iPhone'a, interfejs aparatu fotograficznego. Trochę przypomina iOS-a, ale jest przyjazny, wygodny w użyciu. Tutaj specjalnie nie mam na co narzekać, no może poza tym, że w menu ustawień kilka pozycji pominięto przy tłumaczeniu. Ale mam nadzieję, że aktualizacja wyeliminuje ten problem, bo i w samym głównym interfejsie też gdzieś tam głęboko, głęboko dostrzegłem nieprzetłumaczone kwiatki. iPhone? No właśnie, nie lubimy tego. W swoim segmencie cenowym iPhone City XL prezentuje się całkiem przyzwoicie. W cenie do 500 zł nie mamy zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o telefony z ekranem powyżej 5 cali. Większość to są 5-calówki, mniej więcej wszystkie mają po 2 giga RAM-u, mniej więcej wszystkie mają po 16 giga pamięci wewnętrznej. Zazwyczaj spotkamy też hybrydowe gniazdo na karty, zazwyczaj spotkamy 4-rdzeniowy procesor. Są to telefony generalnie dość mocno do siebie zbliżone. W klasie budżetówek, tych najtańszych, przyzwoitych, nadających się do czegokolwiek smartfonów, też nie możecie liczyć na ekrany Full HD, bo HD to jest po prostu tam taki standard. Raczej bym też nie oczekiwał zbyt dobrych zdjęć, szczególnie nocnych. Dzienne zazwyczaj są w miarę akceptowalne, w miarę przyzwoite, ale też bez rewelacji. No i w zasadzie iPhone City XL mieści się idealnie w tych wszystkich warunkach. Moim zdaniem w segmencie cenowym między 400 a 500 zł iPhone City XL walczy z konkurentami bez kompleksów, jak równy z równym. Czy warto akurat dać szansę temu modelowi? No jeżeli szukacie czegoś z nieco większym ekranem i z czystym Androidem, myślę, że możecie spróbować. Na Waszą decyzję o zakupie tego akurat produktu może wpłynąć jeszcze jeden fakt. Taki patriotyczny. Nie mówię tego prześmiewczo. Byłem, widziałem, wiem. iPhone jest firmą polską. Tak, podobnie jak konkurenci, smartfony produkuje w Chinach. Oczywiście. Nikt się tego nie wypiera. Ale mimo tego, że telefony są po prostu przywożone z Chin w kontenerach, to w Polsce iPhone zatrudnia ładnych kilkadziesiąt osób. We Wrocławiu ma dość duże zaplecze i tam daje ludziom pracę. I tam też płaci podatki. Jeżeli w jakikolwiek sposób jest to dla Was ważne, bo nie mówię, że musi być, to wesprzyjcie polską markę. Ja wcześniej tego w przypadku iPhone'a nie mówiłem, bo wydawało mi się to nieistotne, ale ostatnio podczas dyskusji z jednym z czytelników jakoś tak mi ten temat przyszedł do głowy i uznałem, że akurat przy okazji tej oto recenzji go poruszę i o tym Wam wspomnę. Ale tak jak powiedziałem, nie musicie, bo to Wy wybieracie, a przede wszystkim wybierajcie produkt, a nie logo, jakie na nim się znajduje. I tym oto podniosłym akcentem kończymy dzisiejszą recenzję. Ja jeszcze tylko tak dla porządku przypomnę, że link do specyfikacji, do przykładowych zdjęć wykonywanych iPhone'em City XL, do przykładowych filmów nim nagrywanych i do recenzji takiej do poczytania na mgsm.pl macie pod filmem w opisie. Ja już Was żegnam i zapraszam oczywiście na kolejne, już mam nadzieję, mniej budżetowe recenzje, a przede wszystkim na nasze relacje z MWC. No bo my się zobaczymy dopiero po targach, po MWC. Mam nadzieję, będzie o czym opowiadać. Do zobaczenia.